Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie ma nowego dyrektora, nową panią dyrektor, panią Jolantę Gintoft, która tak się składa, że jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry, pani dyrektor. Witam serdecznie. Jak się pani pracuje w nowym miejscu? Oj, proszę pana, chyba ciężko na razie. Ciężko, ponieważ ciężka była dla mnie decyzja, którą podjęłam. Ale sama pani ją podjęła, nie pod przymusem. Sama. Sama podjęłam, ale przy wsparciu moich kochanych synów. Mhm. Namawiali panią? Tak, niekoniecznie mama. Rozumiem. Ale podjęłam ją świadomie. No nie mam 18 lat. Serce mnie boli z tego tytułu, że przepracowałam 28 lat w szkole. Jestem nauczycielem z wykształcenia. Tak, i dużo ludzi panią zna, bo uczyła pani WF-u na przykład kilka pokoleń uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Puszkina w Gorzowie. Tak, i tu właśnie jest problem tego typu, że ludzie postrzegają to różnie. Przepracowałam dużo lat w szkole podstawowej, w gimnazjum, dotarłam do szkoły marzeń. Podziękowania dla mojego dyrektora Mariusza Binieckiego za wyrozumiałość, że rozstajemy się z dnia na dzień, ale jest to decyzja świadoma. Szkoda mi moich uczniów, mogę przeprosić jedynie moją pierwszą E rodziców, Michała, którego zna każdy w pierwszym LO, że podjęłam taką decyzję, ale uważam, że chyba tu jestem bardziej potrzebna. Jest to takie duże wyzwanie. Pani nie trafiła do hospicjum, w sensie do pracy w hospicjum jakoś tak przypadkiem, bo pani tam już działała. Ocierała się pani, że tak powiem, o tę działalność, tak? W jakiej formie pani była wcześniej? Wie pan jak? Pierwsze kroki tutaj współpracy z hospicjum rozpoczęły się wiele lat temu, kiedy byłam dyrektorem szkoły w Baczynie. Poznałam wtedy Karolinę Kapałczyńską, która była szefową Rady Rodziców. I w sumie we dwie zaczęłyśmy wspólnie z nauczycielami szkoły w Baczynie organizować festyny charytatywne. Takie pozyskiwanie dodatkowych środków przekazywanych na wsparcie do hospicjum. To był taki pierwszy krok. Następnie w sumie pomysł gorzowskich szefów kuchni, organizacja kolacji charytatywnych. To są te kolacje, które 4 edycje odbyły się już w hotelu Fado. I kolejny etap to od wiosny tego roku zostałyśmy zaproszone do pracy w Stowarzyszeniu Świętego Kamila, a od września byłyśmy z Karoliną w zarządzie. I uważa, i obserwując trochę z boku, a trochę nie z boku, poczuła pani coś takiego, że można to robić inaczej? No właśnie o to chodzi, że mam całkiem inną wizję tej placówki. Niż wcześniejszy pan dyrektor Marek Lewandowski. Tak. I jaka jest ta pani wizja? Wie pan jaka? Po prostu dużo ludzi hospicjum kojarzy tylko i wyłącznie z umieraniem. No tak się kiedyś zawsze mówiło, no ale to też pamiętam, że dyrektor Lewandowski, znaczy pani dyrektor, żeby to było jasne, ja nie chcę pani stawiać w kontrze do dyrektora Lewandowskiego. Ależ absolutnie, nie. No, ale rozumiem, że po prostu inna wizja. I teraz dyrektor Lewandowski też robił bardzo dużo, żeby on sam mówił wprost, nawet w tym studiu, że robimy wszystko, żeby gorzowianie przestali mówić, że hospicjum to umieralnia. Ja myślę, że jemu się to udało. Nie będę zaprzeczać, niemniej jednak chciałabym słuchaczom uświadomić, że hospicjum to jest 7 działów do pogodzenia, do współpracy. I teraz tak, pierwszy dział to jest dzień pobytu dziennego, gdzie sprawujemy opiekę nad starszymi ludźmi, którzy są przywożeni do nas od 7.30 do 15.00. I tutaj chodzi o to, że to są starsi ludzie, schorowani i opieka nad nimi. Później ten pacjent onkologiczny to są 3 działy. Czyli osoby leżące w stanie ciężkim. I z tego najbardziej znane jest hospicjum. Tak, ale tu jeszcze jest hospicjum domowe dla dzieci. Ale proszę pana, jest jeszcze tak, świetlica jaskółka, gdzie sprawujemy opiekę, świadczymy pomoc psychologów dla dzieci osieroconych. Czyli to jest 30 dzieci, które przychodzą do nas na zajęcia, jeżdżą na kolonie dzięki wsparciu darczyńców. Też nie mówię, że nie. Mhm. I następnie mamy fizjoterapię, o której często zapominamy, a w środę już otwieramy ją po remoncie. Były takie średnie warunki i ta fizjoterapia wymaga tutaj wsparcia, ale mamy też wypożyczalnię bezpłatną sprzętu medycznego i to całość tworzy dopiero hospicjum. No wszystko się zgadza, to pani zdefiniowała. I teraz co dalej? Co dalej? Teraz chcemy unowocześnić to wszystko. To, co łączy wszystkie te działy, to dążenie do tego, żeby wymienić sprzęty na nowocześniejsze, bo niektóre są z 2001 roku, czyli mają ponad 20 lat. Ale chcemy zmienić, bo najważniejszy dla mnie jest ten pacjent chyba onkologiczny, który leży na oddziale stacjonarnym.
i tam chcielibyśmy zrobić z tych sal, które mają w tej chwili taki widok sal szpitalnych, chcielibyśmy zrobić warunki bardziej domowe. Ocieplić je. Czyli tak, tam ma wisieć obrazek na ścianie, być zasłonka jakaś, szafeczka, kwiatek. To tak w skali mikro, bo rozumiem, żeby też nikt nie interpretował pani słów, że pani misją największą jest zawieszenie obrazków w salach, nie, prawda? Nie, nie, nie. Mhm. Ale chciałabym umilić, dążyć do tego, żeby ten pacjent był najważniejszy i umilić mu czas, żeby też pacjent miał zajęcia. Chcemy założyć biblioteczkę, pozyskać audiobooki, ponieważ jak po rozmowach z pacjentami nie każdy może czytać. Dążymy do tego, żeby założyć ogród, żeby wyjść na zewnątrz i spędzić czas w ogrodzie. A jest miejsce tam, rozumiem, gdzieś na dziedzińcu z tyłu, jest, tak? Jest, oczywiście, że jest. W tej chwili już podpisaliśmy umowę na zadaszenie tarasu, żeby móc nawet z łóżkiem wyjechać na taras. I ten pacjent ma być tutaj, miło spędzić czas przede wszystkim. Na sali dziennego pobytu chcemy też zrobić kącik do ćwiczeń. Im człowiek jest sprawniejszy, tym lepiej funkcjonuje. Wiadomo. I wydaje mi się, że to... Dobrze, a te wszystkie takie akcje, z których słynęło hospicjum, czyli Pola Nadziei, czyli kwesta uliczna, no ona... Wszystko będzie kontynuowane. Wszystko będzie kontynuowane. Wszystko, tak jak u pana Lewandowskiego, będzie kontynuowane. Dobrze, a jeżeli chodzi o... bo pani poruszyła tę sferę świadomości gorzowian, bo dzisiaj, czy to jest moja opinia akurat i ocena, że dzisiaj hospicjum znane jest osobom, które bądź same trafiają tam, bądź ich bliscy trafiają tam. I tylko dlatego, no wiadomo, że jeżeli coś się kojarzy, ma jakąś konotację z chorobami, ze śmiercią, no to wiadomo, że każdy od tego świadomie lub nieświadomie ucieka. Czy też w tej sferze pani chce coś osiągnąć tutaj, w świadomości gorzowian, zmienić to miejsce? Wie pan co, próbujemy już podejść to bardziej marketingowe, jak pan zobaczy na Facebooku czy na stronie, ale już obchody 30-lecia, tak wyprzedzę na pewno jakieś pytanie. Dobrze, tak. No pytała pan, pani, jakie będą pytania, będzie o jubileusz. 25 kwietnia organizujemy korowód wrażliwości. I tutaj przy współpracy przedszkoli gorzowskich, przy współpracy szkół, będzie to taka manifestacja w żółtym kolorze naszych żonkili. Manifestacja po to, aby pokazać i uwrażliwić ludzi na to, ile krzywd jest dookoła nas. Czyli mieliśmy pandemię, Mamy wojnę. Mamy wojnę, tak. Ukraina, tu Turcja. I chcemy uwrażliwić całe pokolenie w kierunku tego, aby widzieli to wszystko, ile krzywd się dzieje dookoła. Żebyśmy nie byli skupieni tylko na sobie, że mi jest w życiu najgorzej, ale zauważyli, że są ludzie dookoła, którzy mają jeszcze gorzej od nas. Więc będzie to przemarsz spod katedry, główną ulicą miasta, do amfiteatru i tam zakończone występem dzieciaczków. No, korowody wrażliwości też już były. Znaczy, mi nie chodzi o to, że pani to wymyśla. To nie w tym rzecz. Tylko po prostu, że fajnie, że to się udaje znowu robić, bo wiadomo, że... Była przerwa przez pandemię, ale myślę, że to jest kontynuacja działań pana Lewandowskiego. Mhm. I będzie to nadal się odbywało. A czy liczba miejsc w hospicjum, tym mówię dziennym, czyli te osoby, stacjonarnym, czy liczba miejsc jest wystarczająca, czy... No bo z tym był też, pamiętam, problem, tak, że tak powiem, sezonowo, że bywały takie właśnie okresy. Właśnie tak jest dziwnie troszeczkę, że wydaje mi się, że ludzie nie do końca dobrze postrzegali nas chyba i oddają, no tak najprościej mówiąc, chorego pod naszą opiekę w bardzo ciężkim stadium. Kiedy można to zrobić szybciej, ulżyć w bólu, w cierpieniu. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że te 17 miejsc jest takie optymalne. Mhm. Znaczy oddać. Bo to była dobudowa, była czterech. Tak, to wiemy. Miejsc. Natomiast no, oddać tak sobie od nie można, bo to musi być opinia lekarza i to taka twarda opinia, która świadczy o tym, że leczenie już się zakończyło. Tak, prawda? I te procedury po prostu trwają często długo. Mhm. Dobrze. Pani dyrektor, wspomniała pani mówiliśmy o tych trudnych czasach, mówiliśmy o wojnie. Czy dzisiaj jeszcze, bo o tym pamiętam, dyrektor Lewandowski mówił, po wybuchu wojny rozmawialiśmy, że też trafiały tutaj osoby do hospicjum gorzowskiego z Ukrainy, uciekające przed wojną w takim stadium już bardzo zaawansowanym. Nie, w tej chwili nie mamy żadnego takiego pacjenta. Zatrudniliśmy natomiast, mamy zatrudnione dwie panie z Ukrainy i to są bardzo dobre pracownice. Jak się panie spisują? Bardzo dobrze. Komunikatywne Może z jedną panią jest problem jeszcze językowy, tak, no ale dajmy jej szansę. Oczywiście. Dajmy jej szansę. Jedna pani jest teraz zatrudniona na oddziale pobytu dziennego od 1 lutego i powiem szczerze, że wśród rozmów kwalifikacyjnych 5 osób
była najlepsza. Aha, ale to są osoby z wykształceniem medycznym? Tak, tak. I ja słyszałem, bo w szpitalu jest dużo takich dylematów, że one muszą trochę przepracować na takim jakby stażu, że to nie można od razu brać jako lekarza, takiego lekarza, który był na Ukrainie, prawda? Znaczy tutaj lekarza akurat nie mamy, ta pani świadczy pomoc medyczną przy chorych, ale nie zauważyłam, szczerze mówiąc, żeby jej umiejętności, kwalifikacje odbiegały od naszych, naszych dziewczyn. To jubileusz. Wywołała pani ten temat. Proszę bardzo, kiedy? To tak jak mówiłam, 25 kwiecień, korowód wrażliwości, 17 czerwiec, gala w teatrze, gala połączona, galę ma prowadzić sam pan dyrektor teatru. O. Tak, gala połączona z występami, z fragmentami spektaklu Świecie Nasz, czyli z nostalgicznymi utworami Marka Grechuty i przeplatana wręczaniem nagród. Nowy pomysł, który się urodził, to w dniu wczorajszym, gdzie szkoły wyszły z propozycją, ponieważ pracuję, mam dość duży staż pracy w szkole. Mm-hmm. Między kwietniem a czerwcem jeszcze impreza sportowa, która by tutaj scaliła całe społeczeństwo uczniowskie w kierunku szerzenia idei hospicyjnej. Ale jeszcze szczegółów tak nie mamy dopracowanych. Czyli w co będą grać, nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie. Ale będą grać. Tak. Biegać dobrze albo grać, ale coś będzie. I ten jubileusz, czy zamierza pani na przykład też zaprosić, nie wiem, na przykład, czy to zarząd będzie zapraszał siostrę Michaelę? Już jest zaproszona. Jest zaproszona. Wyprzedził pan fakty. Odbyłam spotkanie już z siostrą Michaelą, ponieważ była 2 tygodnie temu, odwiedzała Gorzów, odwiedziła nasze hospicjum. Wstępne ustalenia mamy takie, że jeżeli tylko zdrowie i termin, data pozwoli, siostra Michaela będzie u nas. Czyli jak rozumiem z tego, co pani mówi, to wynika, że atmosfera po pani przyjściu w hospicjum jest bardzo dobra. Takie odnoszę wrażenie. Na pewno, wie pan, jest tak, że człowiek w życiu się nowego boi. Więc może ten personel, który jest tutaj zatrudniony, też ma obawy, co ja wniosę. No jakieś doświadczenie w zarządzaniu mam. Co prawda nie jednostką taką jak placówką, jak hospicjum, ale szkołą. Ale nie wprowadzamy żadnych takich rewolucji typu jakieś zwolnienia pracowników. Absolutnie. Mhm. Uważam, że to jest dobra ekipa. Życzę pani jak najmniej problemów i no, jak najmniej pacjentów, chyba tak trzeba powiedzieć. No niby tak. No tak, tak. No, chociaż wiadomo, jaka jest idea. Idea jest piękna i słuszna i to, żeby też między innymi po to ta nasza rozmowa, żeby też trochę pokazać, nawet ta techniczna rozmowa trochę taka o funkcjonowaniu hospicjum pokazuje, że to jest takie normalne miejsce po prostu. Tak, tak. Taka, no, to jest też instytucja, jakby nie było. Tak. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Dziękuję serdecznie. Trzymamy kciuki i za hospicjum, i za panią, jak zawsze oczywiście. Jolanta Gintow, dyrektor hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie, była gościem Radia Gorzów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.